Radek, po pierwsze chciałbym Ci pogratulować debiutu i powołania do kadry. Powiedz, jak było na zgrupowaniu? No przede wszystkim dziękuję bardzo za gratulacje. No, treningi były podobne do tych, co w Katowicach, bo jak wiadomo, trener Jacek Płachta trenuje zarówno nas tutaj, jak i na kadrze. Jestem strasznie zadowolony, że mogłem się pokazać tam i ze swojego debiutu. No właśnie, twój debiut, jesteś bardzo młodym zawodnikiem i od razu w debiucie zostałeś wybrany najlepszym zawodnikiem naszej drużyny. No, cieszę się z tego bardzo, aczkolwiek niestety przegraliśmy ten mecz i oczywiście wolałbym wygrać ten mecz niż zostać wyróżniony jako zawodnik. Powiedz mi już, wracając z tej reprezentacji, wracając do codzienności, do GKS-u Katowice, przed wami kolejny ciężki mecz. Myślisz, że te doświadczenia z kadry możesz przełożyć na jeszcze lepszą grę w satelicie? Myślę, że tak, bo jak wiadomo, w reprezentacji gra toczy się dużo szybciej i trzeba podejmować szybsze decyzje i myślę, że będzie mi teraz łatwiej w polskiej lidze. Powiedz mi jeszcze, jak ty oceniasz ten bieżący sezon w wykonaniu GKS-u Katowice, bo początek był ciężki, ale weszliśmy już chyba na te właściwe tory. No niestety słabo zaczęliśmy, straciliśmy dużo punktów z drużynami, z którymi teoretycznie powinniśmy wygrać. Dlatego brakuje nam teraz punktów do tej szóstki, w której chcieliśmy się znaleźć. Oczywiście nie wszystko jeszcze stracone, ale będzie nam bardzo ciężko na ten moment. No cieszę się, że wygrywamy te ostatnie mecze. Mam nadzieję, że w piątek pokażemy, na co nas stać i wygramy kolejne. Dzięki wielkie. Dzięki.